O, to jest mój dziadek, Ryszard Kwiatkowski, zdjęcie z 1941 roku. W czasach II wojny światowej dziadek Jacka Mainki był mechanikiem w słynnych dywizjonach 303 Kościuszkowskim i 308 Krakowskim. Od dziadka chciałem się dowiedzieć, jak samolot wyglądał, jak był zrobiony, gdzie się ładowała amunicja, gdzie było paliwo, jak to wszystko razem działało. To właśnie od dziadka Jacek zaraził się miłością do lotnictwa na całe życie. Dziś kapitan Mainka jest pilotem samolotów pasażerskich z 20-letnim już stażem. Pilotowanie nowoczesnych samolotów nie spełniało jednak wszystkich marzeń miłośnika II wojny światowej. Od niedawna Jacek w wolnym czasie lata na swoim własnym samolocie Tiger Moth, samolocie, który w czasie wojny służył do szkolenia w Królewskich Siłach Lotniczych. Już pierwszy lot wytłumaczył mi, że jest niemożliwe latanie tym samolotem w dżinsach i koszulce. Trzeba mieć porządny kombinezon, trzeba mieć również skórzaną kurtkę, tak zwaną czapkę pilotkę, okulary. Bez tego się nie da lecieć. Pasją do latania Jacek zaraził także swoją siostrę, która zajęła się wydawaniem kalendarza z wizerunkiem Tiger Motha. Tutaj jest okładka na rok 2011. W sesjach zdjęciowych stylizowanych na lata 20, 30, 40 biorę udział ja i moje ukochane psy. Tutaj na przykład w styczniu ja i moja suka Bridgie. No i to wszystko dla promocji samolotu. Samolot możemy oglądać nie tylko na papierze, ale i podziwiać na ekranie. Tiger Moth zaistniał bowiem w filmie Pożegnanie z Afryką. Kiedy się nauczyłeś latać? Wczoraj. Wbrew pozorom, ja mam straszny lęk wysokości. Naprawdę? Naprawdę. A w samolocie czuję się bosko. Ale na wysokiego budynku mam problem wejść nawet.